My lady. Chodź tu, zbugowana, nie wczytująca się teksturowo. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Let's Play The Forest. Troszkę grałem pomiędzy odcinkami, zdecydowałem, że nazbieram trochę bali, nie nagrywając tego. W sumie nic się nawet tak nie działo. Troszkę tych zabiłem, ale nie zaszkodzili mnie na szczęście. Raz było tylko tak troszeczkę, ale się nie zbliżyła na tyle, żeby mnie wystraszyć. Zobaczmy. Właśnie praktycznie skończony już jest. Jeszcze brakuje 8 beli. Nie, 6 beli. No i będziemy zaraz je ciąć. I skończymy w dzisiejszym odcinku już na pewno domek. I idziemy sobie tam ciąć drzewo. Jak już widzę, biegnie. No w sumie głowa się przyda. Kolejne. Będę miał zamiar zbudować jeszcze jeden tam totem. Zaraz będzie można go nawet postawić. I pomiędzy odcinkami może go dokończę. Albo w następnym odcinku spróbujemy. Więc zobaczmy gdzieś, żeby był widok mniej więcej do cięcia drzew. No i żeby się mniej więcej sturlały do w stronę naszej bazy, ale wszystkie takie wyciąłem. Z tamtej strony nie chcę ciąć, bo tam widoku nie ma, łatwo zaskoczyć można. Nie. Ragnik, zbieramy. Dobra, tnijmy tutaj drzewo. Zobaczymy, co nam tutaj to wyjdzie. Szybciej, zanim się zlecą niechciani goście. Już prawie ścięty. Ciekawie. Nie, tu nie widzę. Dobra, cztery belki są. Wybierajmy szybko nas. Biegniemy do domku. Z tą zoną mi się nie czai. Dobra, biegniemy. Już praktycznie w końcu skończony nasz domek. Tyle czekania, tyle prób, ale w końcu się udało. Co chwilę przeszkadzają kanibale niestety. Tu jeszcze dwa leżą. Lecimy odnieść je. Już momencik. Zobaczymy, ile na to brakować będzie. Jeszcze dwie belki. Musiałem zrobić krótkie cięcie, ktoś mi tu przeszkodził. Dobra, lecimy jako ostatnie dwie belki. Podpalmy te totemy. O, idzie jakiś tam patrol. Ale gdyby się wystraszyli totemów. Te duże się palą, nie gasną co chwilę, bo te mniejsze to muszę co chwilę latać i zapalać. Dobra, może zaraz uciekną. Byśmy się przeszli, jeszcze jedno drzewo brakuje. No tam nie chce mi się chodzić. Nie lubię zresztą tam chodzić. Jak wspominałem, to można łatwo zaskoczyć. Że kanibale mnie mogą łatwo zaskoczyć. Więc wolę tego uniknąć. Podpalmy ognisko. A niech się pali. Zaraz będziemy musieli upichcić sobie ragwanika. Dobra, jeżeli jest jeden, to spróbuję go zaatakować. Przy okazji podpalę to ten. Dobra. Zjemy sobie jeszcze na szybką batonikę. Bo staminy nie miałem.
Gdzie uciekasz? Gdzie nic nie uciekasz? Dobra. Nie żyje. Głowa wydrana. Nic tutaj już więcej raczej nie leży. Belka leży? Heh, belka. Gdybym jeszcze jedno znalazł, to by było fajnie, ale niestety nie ma. Musiałem ją przegapić, niestety. Niestety, czy niestety, teraz się przydała. Dobra. Jeszcze jedna belka. Koniec. Będę mógł już spać w domku, nie w szałasie. Dobra. Będziemy szukać jeszcze jednej belki. Wątpię, żeby tutaj leżała. Wszystko podbijałem. A tutaj coś widzę. Ja tyle belek, że mu opuścił? Musiałem pościnać i nie zebrać. I już widocznie przeszkodzi mi kanibale, później o tym zapomniałem. No ale fajnie. Nie muszę ciąć drzew. Niepotrzebnie. Domek skończony. I tak oto nie mogę chyba z belką wejść. Ale dobra, to damy ją tutaj sobie już do tej ściany. Dobra. Weźmy siekierę. Nie, trzeba podskoczyć. Dobra. I teraz możemy spać w domku. Tutaj raczej kanibale nie powinni nas widzieć w tym domku. Będziemy nas przechodzić. Ale to się zobaczy w bliskiej przyszłości, czy będzie to lepsze schronienie. Chociaż przez te totemy i tak tutaj w nocy się ich o wiele mniej kręci niż bez totemów. Dobra, podpalmy to i widzę, że już noc idzie. I tam kolejny kanibal. No jeszcze bym chciał sobie jeden totem walnąć. Wow, ale się nagle ściemniło. Ja sobie szybko wybiorę duży totem. Chciałbym sobie walnąć gdzieś tutaj, żeby odstraszał jeszcze skuteczniej. Szybko wybijemy. Wszystko wyłożyłem, co miałem. Jeszcze coś brakuje. Muszę sprawdzić na szybko. Jeszcze dwie nogi i resztę to. Akurat dwie nogi mam. Kopyto. Dobra. Jeszcze same głowy, patyki, nie problem, kamienie. I same głowy praktycznie brakuje mi. Dobra, tutaj jak jeszcze będzie, to spróbujemy ją kropnąć. Ale chyba uciekła. Się zastraszyła to temu. Szybko podpalmy i pójdziemy spać. Zetniemy może jeszcze kilka drzewek. W tym odcinku może zakończymy tam tylko ścianę. I wtedy będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, gdzie próbujemy dokończyć chociaż ten zarys, co zacząłem w domku. Mniej więcej tak to bym sobie widział. Ale jak to wyjdzie, to nigdy nie wiadomo z tymi kanibalami. Dobra. Zapisujemy grę. I idziemy spać. No. Jest noc. Noc czy ranek? Jeszcze raz. O, teraz jest ranek. Skoczymy sobie szybko po jeszcze drzewo. Teraz po wstaniu raczej nie powinni się tu kręcić. Zresztą nigdy nie wiadomo. Dobra, miejmy szybko to drzewo. Mam nadzieję, że spadnie tam na dół, prosto pod moją tą. Wiesz, to chyba losowo przydziela, gdzie spada. Nie wiem, jest zależne od tego, z której strony tnę. Więc trzeba mieć nadzieję, że spadnie dobrze. Tym razem. Szybciej, szybciej. Dobra. W którą stronę leci? No nie, w środek lasu. Będę musiał to jakoś przynieść. Więc lecimy.
z siekierą w dłoni. Nie widzę tu żadnych kanibali, więc lecimy w prostym kierunku. Tutaj od upadku z wysokości na pewno nam się nic nie stanie, więc możemy spokojnie sobie stąd skakać. Wow! Myślałem, że to się nie pali. Dobra. Woda ugasiła. Jeszcze trzy belki. Będziemy znowu podpalić te totemy. Ten, jeszcze tamten. Będziemy zebrać im te dwie belki. Jedno drzewo zetniemy. I ściana gotowa. Dobra, tylko żeby teraz tutaj się nic nie kręciło, bo... jest. My lady. Come to me. Hehe. Chodź tu zbugowana. Nie wczytująca się teksturą. O, głowa do kolekcji. Kamień się przyda. Idziemy po belę. Jedna leży. Druga tutaj jest. Unikamy odłożyć do naszej ściany. Jump. Zgaszone ognisko, więc się nie podpalę. Jeszcze jedna belka. Bo już głodny widzę jestem, więc chcę się nie rozpalić. Wybieramy rabłonikę i pichcimy. Nic się nie skrada. Na razie jest spokojnie. No, pal się szybciej. Dobra. Zjedliśmy. Tam kolejny kanibal, który się wystraszył do temu. No, tam już nie będziemy szli, bo pewnie się będą zlatywać zaraz. Tą ostatnią belkę. Pójdziemy sobie gdzieś tutaj. Tam jest, widzę, jakieś drzewo. Grubsze, w miarę blisko. Wycenimy szybko. Zdawało mi się, że tam jest coś jest, ale to się dziwnie teksturę liści ułożyły. Nie wiem, czy widzicie, coś w stylu jakby domku. Czy szałasu za tym drzewem. Wracaj szybciej, jesteś najedzony w końcu. Pełny sił i wypoczęty. Dobra, w którą stronę leci? O. Widać, mam szczęście duże. Nie w tą, co trzeba zawsze. No ale cóż, taka gra. Bierzemy te dwie belki. Spierdzielamy. Zatrzymał się mi na skałach. Nic mi tu się nie skrada. A przy okazji podpalmy totem. No i ściana tutaj gotowa. No i przy okazji, jak już mam tą drugą belkę, tutaj ją postawię do tego. O. No skoro już tam ściąłem, to jeszcze te dwie przyniosę, żeby się nie zmarnowały. Dobra. Szybko sprintem. Ale te kanibale to mają sprinta, ja jakiś wolniejszy jestem dużo od nich. Sprinterzy. Pewnie fajnie, jak nie palili. Nic mi się nie skrada. Tego obozowisko też spokój. Gdzie
Kamienie mi się skończyły. Niestety. Dobra, już troszkę zaprągniemy. Ostatnie dwie belki. No i zaczynamy budować palisady. I to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i na razie.